No co, odwiedzimy grupę Weren chyba, nie? Gdzie tu jest jakiś panel szybkiego... szybkiej podróży? Tu. Au! Nie to piętro. Tak lepiej. No dobra. To zobaczmy. Gdzie pochowała Evelyn? Columbarium North Oak. Ono było gdzie? Tu? Tu gdzieś. O. Nie. Nie, to... fuck's sake. Jak mnie to irytuje. Niczy raz chciałem posprzątnąć mapę, ale pik! Akurat tam się nawinęło ten... North Oak, czyli Columbarium powinno być... Tutaj, okej. Okay. Myślę, że było troszkę inaczej. Misa, która wygląda jak misa, nie jest dobrym misa. Okej, okay, to poszukajmy. Andrew, yeah. Lucius Rhein. Tak, to jest Lucius Rhein. Wow! Kurde, duchy tutaj łażą. Perfumy tutaj? Ktoś składa ofiarę, że tak powiem? Arthur Jenkins. To jest ten gość, z którym pracowałem chyba. No? Tak, Jenkins. Robert John Linder. Alt Cunningham. Never fade away. Hipotetycznie gdzieś tu powinien być, ale... już znalazłem na necie, bo... biegam jak debil, ale... tu powinien być. Nie ma. Ewentualnie... no gdzieś tutaj na tej jednej z tych lewych ścian. W głównej tej, w głównej ścieżce. No ale... widać, trzeba było zapytać Judy... podziękować Judy, że powiedziała ten... No dobra... jeszcze jakieś nieprzyjemne wiadomości? Tutaj. No tak, ja bardzo się oddaliłem. Okej. Okay. Dobra. Teraz tak, ja tu jeszcze mam jakieś zadania. O, tu jest tego trochę. Takie ładne trochę. To już tak to zostało. O, for crying out loud, czy to jest? Nie, dobra, to nie jest odblokowane, to nie jest spoko. Dobra, lecimy po nie. Kurde. Zostało takie. Ni to, ni sio. Far at the end of the world. W sumie to załatwię to zadanie, mogę wrócić do wykonywania głównych. Spróbuję faktycznie skoczyć z tej kaplicy.
i zrobimy zadanie dla tych, cieciuchów. Okej, co my tu mamy? Heavy, trzeba pomóc pewnemu glinie w śledztwie. Facet jest znany z tego, że balansuje na granicy prawa i nie stroni od współpracy z najemnikami. Szczegóły poniżej. Okej. Dobra. I teraz tak, tutaj. 7, 1, C, 9. Powiedzmy 9. Nie. Tak. Załatwione. Jak miło. Oczywiście pieniądze. Nie, myślałem, że będzie nędznie, a tutaj. Proszę. Całkiem przyjemnie. Okej. O, tutaj kolejna rzecz do gwizdnięcia. No dobra, spoko. A, tam jest kolejny kolega. Przecież mnie zobaczył właśnie. Na szczęście to się dzieje w alternatywnym świecie, gdzie czas nie płynie tak, jak płynie u nas. Teraz widzę to FF, to mi się kojarzy z League of Legends. Komatę. No co, patrzymy jeszcze na tego gościa? Po sprawie? Nie wiem, czemu ich zrobiłem, chyba się miękki zrobiłem. Świetnie. No dobra, to rozkoszujmy się tą chwilą ciszy przed burzą. Dobra, szanie spieszyłem. Whatever. Okej. Za jajco! Cześć. Pa. Ciekawe, ile muszę używać tego pistoletu, żeby ten... żeby... kontynuować się linię fabularną.
Trochę się oberwało temu wozikowi niestety. Tak to bym z nim stąd wyjechał. Do mnie moja desko. Tego pana wymieniamy. Będziemy na miejscu bardzo szybko. Jesteś taka zdolna. Halo? Aaron? Mam te taśmy. A, to ty. Myślałem, że to znowu te czuby z kościoła zbawienia. No i jak? Były jakieś problemy? Jakieś były. Już ich nie ma. Twarda sztuka jesteś, co? Dobrze. Takim łatwiej przetrwać. Okej. Myśmy sobie pogadali. A teraz daj te nagrania. No raz, raz. Twoje taśmy. Masz. Solidna robota. Dam znać komu trzeba, że można na tobie polegać. A wiesz, kontakty to ja mam. Szkoda, tak mówisz? Na razie. Czekaj mnie ten fioletowy item w środku. Okej, nie da się z nimi pogadać. No, to jest akcja ewakuacja. Pies i nagranie. Aaron jest zadowolony. Ja również. Zawsze lepiej być z glinami w dobrych relacjach. Kontrakt zamknięty, a kasa już płynie. Okej, to co? Teraz kaplica. Czeka mnie ładny kawałek drogi. Ups. W takim sumie razie. Cicho. Zobaczmy. Nie! Dobrze, że to nic nie kosztuje. Już bym się troszkę zirytował. Witam w Pacyfice. Szybko reagujesz. Dopiero co tu przyjechałem. Taka branża. W kontakcie. No dobra. O. Dobra, to za chwilę. Dite soli, jete pote amen lape. Tut munisila te kone mishe. Tutaj. Dite den yena nu tite songe la visuzila. Avant la meilleur leve na kole. Ty jesteś wi? Czekaliśmy na ciebie. Dlaczego tutaj? Nie przepadam za pogrzebami. Nikt cię nie zmusi, żebyś przyszedł nawet na swój własny pogrzeb. To z tobą miałem się spotkać. Powiesz mi coś więcej o zleceniu? Ja jestem tylko pośrednikiem.
Wszystkiego się dowiesz. Niedługo. Sprawdzacie mnie? Czy przyjdę sam? Jaki mam sprzęt? To jest jakiś test? Większość ludzi, z którymi pracujemy, znamy od dawna, nawet od urodzenia. Ciebie będziemy obserwować. Chcę pogadać z Brigitte. Jest tutaj? Nie. Pójdziesz do sklepu rzeźnika. Pytaj o Placida. On opowie ci o zleceniu. Wezmą każdą robotę. No, a my nie możemy wziąć żadnej. Pacyfika na zawsze. No, to jest chyba jedno z najbardziej zapuszczonych tych. A żeby cię chuj strzelił. Żebym ja się nie strzelił chujem. Nie, na się nie sięgnę. Ja bez pięści mogę. N'est pas fait aucun sens pour ces licognards. Juste donne. Mój baronie, il te semble très... Sprzedajecie tu mięso? Naprawdę? Ou actuellement le haché kek? Qui ça l'a fait là? La PC est bien intelligent, lui semble. Szukam Placida. Placid. Garde ici là. Do, do, ti, pi, ti. C'est vous-même. Continuez. Placide, gardez-la. Je peux que l'os coube. Oh, merde. Ça va, ça va. Tu es Placide? Placid? Mhm. W kaplicy powiedzieli, że mam z tobą pogadać. Przysyła mnie Mr. Hans. Podobno masz dla mnie jakieś zlecenie. Nie tutaj. Chodź. To jest dość ciekawa postać. Pacyfika. Niezwykle kontrowersyjne miasto. Mieście. Funu Dejo! Tędy. Na mapie Tune na Villa! Luce Pacyfika! Ostatnia szansa na rozwój. Dowiemy się tego. Witamy w Pacyfice. Tak, ciebie przyjęcie. Dobrze znasz Pacyfikę? W sumie nie. Za dobrze pilnujecie, żeby nikt obcy się tu nie zapuszczał. To miało być takie małe miasto, żeby korpy miały gdzie spuszczać kasę. Zamknięty obieg. Wszystko, co zarobią, wraca do firmy. Oto korporacje sponsorowały budowę. Nas interesuje grą Imperial Mall. Największe centrum handlowe w Pacyfice. Nigdy go nie skończyli. Do zeszłego tygodnia stało puste. A teraz? Teraz zajęli je animalsi. Okej, mój pakini pita. Śmieta. Granerta. Tak pismo jest. Nie lotki do jej pina. Peter ma zezę bór. Ma ponopuje rozbos. Messi. Idziemy. Już blisko. Aha. Okej. Miałeś już do czynienia z animalsami?
Ta. Bywało. Chcecie wykurzyć animalsów z GIM. I dlatego ja... Wszystkiego się dowiesz. Strategicznie to chyba nie ma dla nich sensu. Są w centrum Pacyfiki, ale odcięci od reszty. Na waszym terenie. Przecież nawet policja się tu nie pokazuje. Chcą was sprowokować, żebyście zrobili coś głupiego? Nie wychodzą poza GIM. A wiecie, ilu ich tam jest? Około 30. Winina, tutaj pogadamy. Siadaj. Kiedy zobaczę się z Brigitte? Najpierw zrobisz zlecenie. Co jest? Może najpierw mi kurwa powiesz, co robisz? Wziąłeś zlecenie. Masz robić, co mówię. Podepnij się. Albo co? Masz jakiś innych chętnych na tę robotę? Wi. To już ostatnia prosta. Nie spierdol tego teraz. Nie podoba mi się to. O, nareszcie ktoś, kto nie będzie ci ciągle gadać nad uchem. Evelyn Parker. Znasz ją? To nie jest nikt od nas. Ale pracowała dla was. Coś czuję, że się chyba nie dogadamy. Nie ta chemia. Ja to jakoś przeżyję. Czemu nie wysłaliście ludzi do GIM? Mamy inne metody. I co, sprawdzają się? Zazwyczaj się sprawdzają. Kupujesz tego od Wiktora. A co, wy się znacie? Nie musimy. Przydałoby się wymienić parę części. A, czyli jesteś też Reaper Dokiem. Ma to coś wspólnego ze zleceniem? Czy chciałeś mnie postraszyć? Musieliśmy sprawdzić, czy się nadajesz. Ten chip nie zwraca żadnej sygnatury. Co to jest? To właśnie o tym chipie chciałem porozmawiać z Brigitte. Nie rozpoznajesz go? A powinienem? Widzę tylko, że jest uszkodzony. Czemu? Bo dostałem kulkę w łeb. Od tamtej pory nie działa. Ani razu nie zapytałeś mnie o kompetencje i doświadczenie. To nie jest rozmowa o pracy. Zrobisz dla nas jedną prostą rzecz. Dobra, kot mnie sonia obraz. Okej, dobra. Co konkretnie mam zrobić w GIM? Furgonetka. Jest 35.07. 3 sekundy wcześniej i znika. Próbowaliśmy sprawdzić, skąd przyjechała ta furgonetka. To nie jest seryjnie produkowany samochód. Na tym też się znasz? Próbuję zrozumieć, o co tu chodzi. To wszystko wasze nagrania? Mamy dostęp do różnych źródeł w okolicy i sygnału z satelit korporacyjnych. I żadna nie pokazuje, co dzieje się w GIM. Zaawansowany tech nie bardzo pasuje do animalsów. Cokolwiek to jest, dobrze tego pilnują. Placid. Batman Kelly Abdesanogoy. Feme Bodla. Robimy przerwę? Chyba jesteś tam potrzebny. Poradzę sobie. Skup się. Wcale nie chodzi o animalsów, prawda? Ktoś ich po prostu wynajął do ochrony. Ktoś z całą furgonetką sprzętu netrunnerskiego. I to jego mam sprawdzić, tak? Tak. Zacznij od furgonetki. Spróbuj nie rzucać się za bardzo w oczy. Chcę najpierw wybadać sytuację. Jesteś teraz podpięty do reguły naszej wewnętrznej sieci. Dlaczego? Po co? Będę twoim pasażerem. Przez reguły będę wiedział, słyszał za pomocą ty. Przeprowadzę cię przez nim. Świetnie, jeszcze jeden głos w twojej głowie. Wiecie, kim jest ten netrunner w GIM? Czego chce? Mam nadzieję, że ty mi powiesz. Czyli nie bardzo mi ufacie. Chcesz mnie sprawdzać na bieżąco, tak? Okej. Coś jeszcze powinienem wiedzieć?
pobliżu GIM są nasi ludzie. Powiedzą ci, jak dostać się do środka. Okej. Jeśli to dla was załatwię, spotkam się z Brigitte, tak? Tak. Wróć na dół windą na końcu korytarza. Nikt nie będzie cię niepokoił. Skończyliśmy. Co się dzieje? Mów. Sprawdzam, czy połączenie jest stabilne. U ciebie? Tak, chyba wszystko ok. No dobra, to lecimy. Sądzę, że rzucałbym się mocno w oczy, gdybym pojechał tym samochodem. W sensie, gdyby to miało jakiekolwiek znaczenie. No jak się na mnie rzuci, to taką spuszczę łomot i tyle. W ogóle mi się to nie podoba. Mi też nie. Sądzę, że mogłem się z nią spokojnie dogadać, ale nie. Czerwone oko zagłady. Slums. To jest chyba najbardziej zapuszczona część. Nie, to jest na pewno najbardziej zapuszczona część tego. Oto nadchodzi wojna ostateczna, która zmiecie ludzkość z powierzchni ziemi. Pierdolenie. What the? Okay.